Cześć moi kochani, z tej strony Morfeusz i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj standard... Może inaczej. Standardowo oczywiście Dying Light 2 o tej godzinie. Bo to chodzi bardziej o godzinę niż o dzień. A może bym usiadł sobie? O, posłuchamy sobie jak pani śpiewa. A w międzyczasie streszczę szybciutko, co się działo i co będzie się działo w dzisiejszym odcinku. Otóż w zeszłym odcinku szukaliśmy brata Damiena, który zaproponował nam robotę. Najpierw nas wystawił, a potem jednak postanowiliśmy odszukać jego brata, co niestety okazało się, że jego brat pracuje dla Waltza. Ich bardzo, bardzo mocno chciał mnie dorwać. Ale skończyło się jak się skończyło. Dobra, można już wstać. W każdym razie, moi drodzy, no spotkanie zakończyło się jak się zakończyło. Oczywiście. Ała. Dla nas to w miarę wyszło spoko. Dla nich już gorzej. A oprócz tego, moi drodzy, jak się okazało, to niestety, ale... Kurka wodna. Niestety, ale jesteśmy jakby grupą dużego zainteresowania, tak? Bardzo dużo osób naszą postacią się interesuje w tym momencie. I musimy zacząć bardziej na siebie uważać. A oprócz tego, tak, Aidor chce z nami gadać. Aidor chce od nas ten... nie. Wolę to. Chce z nami gadać i tak dalej. Aha. Dobra. Czyli mamy noc. Okej. Okay. Tam mamy się gdzieś w tamtym kierunku dostać, więc też tragedii nie będzie. No i w każdym razie tak. No niestety z Damienem nie jesteśmy w stanie się porozumieć, spotkać i tak dalej. Dlatego też wyruszamy dalej. Wracamy do Damiena na bazar. Mam nadzieję, że to... Opa! Że to jakoś nam coś pomoże. Że dostaniemy jakąś przynajmniej może nagrodę. Zobaczymy. Jednak mimo wszystko, wiecie, ryzykowaliśmy i tak dalej, nie? Więc... No kto wie? Kto wie? Się okaże, zobaczymy. Tam jest ten fajny, jakiś mutowany. Przydałoby się go też złapać. O, już go nie ma. Był, ale już się zmył, widzę. No trudno. Co tam jest? Aha. A. Tu jest ten. Ale tam jest wyjazd, to ja nie chcę. Z wyjcami nie ma co gadać. Sorry. W każdym razie tak, w dzisiejszym odcinku w tej chwili odbieramy zadanie poboczne. Będę chciał odebrać to zadanie poboczne. O, sprinter uciekł. Trudno się mówi. Trofeum niepospolite. O, dobrze byłoby... A jesteś tu, kolego. No to dawaj mi też trofeum niepospolite, bo te trofea niepospolite, one pomagają nam w ulepszaniu. A ulepszyć mamy co? C
Ciekaw jestem, czy mogę... O, mogę go roz... No! Łoż ty, kurka wodna! Wynocha! Hopsa! Bajo! Pościg zakończony. Fajnie. Damien będzie tam. To wejdźmy sobie od tej strony. Przy okazji sobie zrobię zakupy. Zakupy. Pokaż, co masz ciekawego. Dobra, ale to mi się przyda. W każdej ilości. Standardowo kabelki, części elektryczne. Alkoholu nie masz to. Toni. Z tobą, panie, bym pohandlował. Jeszcze. Ulepszyć. Patrzcie, jeszcze mogę ulepszyć. No to ulepszmy to. Trofeum zaraża... Unikatowe. Nie znalazłem żadnego unikatowego jak do tej pory. I niepospolite, i rzadkich mamy dość. Ale więcej zdrowia. Dobra. 3 sekundy, troszkę dużo. Ale no, nie mam za bardzo wyboru. Części do wytwarzania mogę od ciebie kupić. Kabelki i części elektryczne. I nawet 2 alkoholu. Co jest bardzo dla mnie przydatne. Dobrze. Więc podejdźmy do... Co się tu dzieje? Gdzie jest Damien? Zamknął się w wieży. Co się stało? Bo ja wiem. Zaczął nawijać, że to wszystko jego wina. Całkiem mu odwaliło. Nie odzywał się przez radio. Raczej nie był w nastroju do rozmów. Da się jakoś tam dostać? Raczej nie. Nie w normalny sposób. A w psychiczny? Nie się wspinać, ale zwykle trzeba było ich potem zdrapywać z ziemi. Dobrze. No to spróbujemy. Why not? No, otwieraj, żeż się. Tak, wdrap się na wieżę kościelną. Coś z pewnością będziemy próbować. Ale wygląda na to, że chyba nie od tej strony. Może od tej. Dobra. To już jakiś plus. O. Okej. I zobaczcie, już jestem tutaj. Znając życie, będzie trzeba latać. Hop. Nie spadnie mi tylko. Może latarka by się przydała. W sumie. Ale byłyby jaja, jakby to przeskoczył. Dużo w sumie nie brakło. Hop. Tam w wieży jest kolega. O, zobaczcie. Hops. Hop. No i bardzo pięknie. Ale byłoby padaka, jakbym się tu rozbił. Okej. Aha. Ale to jeszcze tam na górę trzeba wliść, tak? Ale ładny kolor, ten, dachówki. Jak to ładnie wygląda. Noż.
Kurka wodna. Dobra, tam można będzie zjechać, ale jak tam się dostać? Powie mi ktoś. Ała. Okej. Tu jest gargulec. Aha. A, od tej strony niby można było. Dobra. Ole. Psia kostka. Ja mam dostać się tam. Czy tu będzie jakieś coś? Chyba nie. O Boziu. Jak tam wleść? Może od tej strony coś będzie? Też nie. Czyli coś musi być tu odtąd. Gdzieś. O, tu jest wejście, właśnie. Patrzcie na nich. O, 8 centów zawsze się przyda. Paczka fajek. Dobra rzecz. Safe. Ta. Tu musi być gdzieś ukryty. A właśnie. Kod do sejfu, proszę bardzo. Przedmioty kolekcjonerskie. Graffiti nie. O, kod do sejfu. 5 razy 100 plus 15 minus 5. 5 razy 100 to macie 500 plus 15 jest 515, 510. By było. Tak? Tak. Pięćset dziesięć. Czyli co? Pięć. Jeden. Zero. Ty faktycznie, o kurde. Aha, i tu jakieś nagranie po prostu, dobra. Ech. O. O. Żeby nie skakał. Aha. Stój, bo skoczę. Czekaj. Dobra. Stój. Spokojnie, Daniel. Bez nerwów. Czego chcesz? Pogadać. O czym? O życiu. Nie wiem. O życiu? Jeb się! To cię właśnie boli, że żyjesz, a tak wielu przez ciebie zginęło. Damien? Ja ich zabiłem. Wszystkich. Słuchaj, to nie była twoja wina. Nie jesteś zły. Próbowałeś tylko ocalić brata. Nie dali ci wyboru. Ale mój brat to jedna osoba. Jedna. A ja zabiłem tak wielu. Nie. Tylko ich tam wysłałeś, ale nie zabiłeś. Jaki miałeś wybór? Uwierz mi, w imię dobra narobiłem wiele złego. Nawet bardzo złego. Ale nie jestem złym człowiekiem. Tak samo jak ty, Damien. Ja jestem. Mogłem coś wymyślić. Co mogłeś wymyślać? Gdy tylko zamykam oczy, widzę twarze tych wszystkich ludzi, których pytałem. Hej, jesteście tu nowi? Wszyscy nie żyją. A teraz jeszcze mój brat. Przeze mnie. Nie zniosę tego dłużej. Dasz radę. Pokaż, na co naprawdę cię stać. Żyj dalej. I każdego dnia naprawiaj błędy. O, tak. To niemożliwe. Nigdy ich nie naprawię. Przepraszam. Hejden. Przesuń się. Odbiło ci? A co? Zróbmy to razem. Kolejna ofiara nie zrobi ci różnicy. Dlaczego miałbyś... Nie.
Nie zrobisz tego. Zobaczymy. Skacz. No dawaj, skacz. Będę tuż za tobą. Słyszałeś, że w locie większość samobójców zmienia zdanie? Nie. Serio? Lecą i myślą... O kurwa, może to nie był najmądrzejszy krok w moim życiu. Zaraz moja głowa eksploduje na chodniku jak arbuz, a ja będę się wił w konwulsjach. Będę błagał, żeby ktoś mnie dobił. A tu nikt cię nie dobije, Damien. Chyba, że zarażeni. Zeżrą cię do ostatniej kości. Powoli, to ja lecę. Widzimy się na dole. Chwilę! Pogadajmy. O czym? Nie wiem. O życiu? Może być. Tak. Ale ja chyba nie mam już życia. Wszyscy, którzy zginęli, umarli... Powtarzasz się jak zacięta płyta. Wyjdziesz z tego. A teraz weź się kurwa w garść i zejdź z tego gzymsu. Bo zaraz naprawdę spadniesz. Żałujesz ich śmierci? To świetnie. Znaczy, że masz sumienie. No. Kto w tym mieście jeszcze je ma? Ale ty masz. I dlatego powinieneś żyć. Żeby odpracować to, co zrobiłeś. Skoczyć zawsze możesz. Jutro, pojutrze, spoko. Nie będę ci przeszkadzał. Ale pamiętaj. Jak mówiłem, spróbuj wyrównać rachunki ze światem. Żyj dalej, dopóki nie odpokutujesz. Jak myślisz? Ile osób skazałeś na śmierć? Nie każ mi liczyć, Aiden. Może... 8? 8. Nawet lepiej. Lepiej? Tak. Bo teraz... 8 musisz uratować. Stoi? Ale... Musisz wyrównać rachunek. Umowa stoi? Stoi. Mądry ruch. Żeby mnie żałował. To... Dobrze gada. Hej, to mój tekst. Proszę, proszę. Damien ma poczucie humoru. To raczej czarny humor. Innego się po tobie nie spodziewałem. Aiden? Tak? Dzięki. Spoko. Uratowałem ci życie. Nie spierdol tego, dobra? Jezu, Damien. Co z tobą? Chciałeś skoczyć? Chciałem, ale Aiden... Co miało znaczyć, że to twoja wina? No gadaj. No, ci wszyscy ludzie z bazaru. Mój brat. Ej, czekaj. Zaraz znowu się pogubisz. Uspokój się i siedź cicho. Zaraz. On coś mówił o zabijaniu jakichś ludzi. Co się dzieje? Właśnie się dowiedział, że stracił brata. Jest w szoku, gada bzdury. Odpuść mu trochę, dobra? Miej serce. Kurwa. Cliff nie żyje? Nic dziwnego, że jest w rozsypce. Już rozumiem. Przykro mi, Damien. Daj znać, gdybyś chciał pogadać. Udało się nam. Poszukaj Barneya. Zadanie nocne. Patrzcie, patrzcie państwo. To co, idziemy jeszcze szukać? Zdążymy? Myślę, że zdążę. Czek. Na. No. Dobra. O, szkórka wodna, nie! O Boziu! A to pech! A to pech! Ja nie mogę! Co za głupota! Ech. Tak, zadanie nocne, wiem, pamiętam. Najlepsze jest w tych zadaniach nocnych to, że jak przyjmujesz zadanie nocne, to jest zadanie nocne, nie? I... O, szkórka wodna. I najlepsze jest to, że te zadania nocne, no mimo wszystko,
można wykonać też w dzień, nie? Hop. O. Tu jakieś dynie. Tu jakieś zboże, ciekawe czyje. Dobra, dobra. Kolejny wyjedz. Tam na dole jest. W sumie daleko nie ma. O, to jest duży. Nie chcę z dużym walczyć. Nie w nocy. Sorry. Dobra, gdzie jest to zadanie nocne? Od Damiena. Znaczy nie od Damiena, tylko... No, wiadomo o co chodzi. Uratowanie tego parszywca. Jednego. O, cholerka. Wracaj na górę. Póki cię wyjedz nie widzi. Dobra. Panie kolego, czy pan coś ma ciekawego, co by mnie mogło zainteresować? Leki nie, wspomagacz pływania. O kurcze. Wspomagacz odporności na obrażenia i tu jest siepaczka. Nie, ale tak, to wezmę bardzo chętnie. To wezmę bardzo chętnie. Kabelki wezmę bardzo chętnie. I posprzedaję tobie trochę gratów. Może być. O, i będzie ciekawiej. Proszę bardzo. Sprzedam również wszystkie monety, bo ich nie używam kompletnie. O, proszę. Ubrania. Te słabszej jakości, czyli te szare, mogę posprzedawać. Zielone w sumie czysto teoretycznie też mogę posprzedawać. Nie będzie mi to... o, mam... Koszt wytrzymałości... Obrażenia... Dobra, to muszę te założyć, czyli te mogę sprzedać od razu. Spodnie sum... I buty... Posprzedawajmy. PD walki, skuteczność obrażenia, ataki parkurowej, prędkość regeneracji zdrowia. Koszt i te buty będą lepsze. W dodatku. Nice. Okej. Okay. Ekwipunek. Rękawiczki założyć, poproszę. I te drugie buciki. Te. Poproszę. Okej. Okay. Okej. Okay. Spoko. Fajnie. Teraz kurka wodna. To by się przydało zrobić. Tak po prawdzie. Co nie... Aha, do Hubiego. No to idźmy do Hubiego w takim razie. Że widzimy się na miejscu u Hubiego, moi drodzy. Okej, okay, moi drodzy. Jesteśmy już praktycznie u Hubiego. Musimy teraz tylko znaleźć zaginionego dostawcę. Musimy już tylko poszukać tu... O! Wejścia. Jesteś? Cwaniak mnie przysłał. Aha. Dostań się do kryjówki Huberta. O kurka wodna. Trochu ich tu jest. A ja chyba wolałbym ich tutaj. O kurcze. God damn it.
Tak, kij baseballowy nie jest dobrą bronią. Okej. Tak jak myślałem. Au. Wypchać się białą watą. Kurczę, zobaczcie, że ten Aiden to musi być jakiś niezły knypek, kurczę. Wszystkie zombiaki są od niego wyższe. Wszystkie zedy są od niego wyższe, kurka wodna. Zauważyliście to? To jest dziwne. Wow, tu jeden aż wyleciał przez okno. Okej. Dawać mi ten inhibitor. Aha. Chyba mamy komplet. Szkórka wodna, no. O, w sumie mogłem się tu dostać. Tędy. No. Tam jest jakiś ciekawy zarażony. No, nieźle, nieźle. Okej. To są nowi zarażeni, z którymi jeszcze nie miałem przyjemności wcześniej. Okej. Ja chyba se tam zejdę do nich. Albo i nie zejdę. Chociaż może. Oż kurczę. Cholerka. To był błąd. God damn it. O, w mordkę jeża. Cholercia. Cholerka, cholerka, cholerka. Nie, nie, nie. Otwieraj. Zamykaj. Nie, otwieraj. Do środka. W środku zamykaj. Uż, kurczę, blacha. No, co jest grane? Czemu ja tam nie mogę wejść? Ja się pytam. I tam są jakieś ślady, w tamtą mańkę. O nie, na dół ja nie idę. Nie ma bata. O. Okej. I op. Ale... No, w końcu. Wynoś się, bo z
Jak znalazłeś moje tajne wejście? Ale skończyło ci się szczęście. Wiedz, że nic o niczym nie wiem. Cwaniak mnie przysłał. Cwaniak? Co? Kazał mi powiedzieć sayonara. Coś świta? No dobra, kurwa. Trzeba było tak zacząć. Cwaniak czeka na dostawę od ciebie. Domyślam się. Widzisz? Rozwaliłem nogę. Dlatego nic dla niego nie mam. Pomóc ci? Nie. Czekaj. Nie. Jak się dowie, że dałem ciała, to będę tu skończony. To co mu powiedzieć? To nieważne. Nie uwierzy. Będzie myślał, że chcę go wydymać. Ej, a możesz iść za mnie? Możesz sprawdzić magazyn na podziemnym parkingu przy St. Joseph Street? Przejdź przez ogrodzenie przy salonie masażu, wejdź do budynku i zejdź w dół szybem windy. Czekaj, powoli. Czego w ogóle mam szukać, jeśli się tego podejmę? Pojemników GRE, zgodnie z cynkiem, jaki dostał Cwaniak. Była tam baza wojskowa, utworzona w pierwszych dniach epidemii. A gdzie wojsko, tam zazwyczaj zostają całkiem spore zapasy. Jakie zapasy? Nie jestem pewien. Zazwyczaj to niezłe fanty sprzed zarazy. Zawsze miało się dobrze. Leki, gorzała. O, tak. Zgadzam się. Nic dziwnego, że Cwaniakowi tak na tym zależy. Ano, masz. Weź te petardy i spróbuj z nimi, dobra? Wszyscy by na tym świetnie wyszli, ale ja na razie siedzę na dupie. Dosłownie. Dobra. To baza wojskowa? Tak. Po wybuchu pandemii wyrosły jak grzyby po deszczu. Baza ma część wojskową i cywilną. W wojskowej są naprawdę fajne rzeczy. W części cywilnej pewnie jest więcej zarażonych niż fantów. Szukaj wejścia wojskowego, a na pewno trafisz. Tylko uważaj w środku. Dotarcie do magazynu nie będzie łatwe. Zazwyczaj są tam generatory. Znajdź je, a odpalisz lampy UV. Pomogą na gryzonie, które na pewno się tam szwendają. No, na pewno. Dlaczego pracujesz dla Cwaniaka? Dla Cwaniaka. Sam to robisz. Chwytamy się, czego się da, żeby przeżyć. Cwaniak daje cynk, gdzie można coś znaleźć, a ja po to idę. Jak znajdę coś dobrego, to biorę część zysku. Cholernie małą część. Wiesz, jak to jest u zębów takich jak Cwaniak. Ledwie da się z tego wyżyć, ale pewnie lepsze to niż nic. Gorzej, jak Cwaniak da mi fałszywy trop. Wtedy gówno z tego mam. Zdarzyło się to już nie raz. Jemu to oczywiście wisi. W końcu takich gości jak ja ma na pęczki. Dobrze. Co ci się stało w nogę? Co ci się stało w nogę? Bandyci mnie napadli, jak byłem już blisko. Ledwie im uciekłem. Jak ci się nie uda, to mnie zabije. Dobrze. Wrócę tak szybko, jak to możliwe. Dzięki. Jak znajdziesz tę rację, to uratujesz mi dupę. Powinieneś pójść tam teraz. Większość zarażonych pewnie poszła na polowanie. Dzięki za radę. Okej. Dobrze, moi drodzy, w takim razie... Wiem, jak wyglądam. Zawrzyj paszczę. W takim razie, moi kochani, będziemy po prostu... Pójdziemy tam na następny... W następnym odcinku. Ja wam dziękuję za uwagę. Dziękuję, że dotrwaliście ze mną do samego końca. Au. A, chodź kolego, chodź. Kici, kici, patrz co ja mam dla ciebie. Takie fajne. O proszę, rzadkie jeszcze znalezisko. Fajnie, fajnie. W każdym razie, moi kochani, ja wam dziękuję z całego serca za uwagę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo. Dzięki wielkie. Bajo!